No nie można żyć już takim samym życiem, jeżeli jest to życie wypełnione Świętym Duchem. Dziś między innymi o tym, więc rozwieki lecimy. Frajdę życia z Bogiem. Słowo daję dziś w wersji espresso jednowątkowo, krótko i na temat. Drugi Tymoteusza 1,7 zapewnia nas, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ciekawe, że w tym fragmencie apostoł, przedstawiając nam Ducha Świętego, zaznacza, że nie jest to duch bojaźni. Tak już wspominałem, bojaźń w Biblii jest często przeciwieństwem wiary. Więc nie dostaliśmy ducha bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha, który pomaga nam prowadzić życie wiary. Przypominają mi się teraz różne sytuacje, kiedy Jezus, chociażby wtedy w opisach ewangelicznych, kiedy gromił burzę na jeziorze, na przykład w tym momencie, kiedy uczniowie, bodajże w Ewangelii Łukasza, kiedy uczniowie mówią, Jezu, czy Tobie na nas nie zależy? Nie zależy Ci na nas? Ratuj nas, bo giniemy. Nic Cię nie obchodzi? Nic Cię nie obchodzi, że giniemy? A Jezus wstaje i mówi, jakże bojaźliwi jesteście, jakże wam brak wiary. Więc jest to tutaj złączone. Także zobaczcie, nie dostaliśmy ducha bojaźni, ale dostajemy ducha wiary. I teraz co jest ważne, będę to podkreślał, że ta obecność Ducha Świętego w nas to nie są emocje, to jest niezależne od emocji. Obecność Ducha Świętego we mnie to jest Boży fakt. Napełnienie Duchem Świętym, myślę, że wielokrotnie się to dzieje w życiu osoby wierzącej. Niezależnie, czy byłeś chrzczony jako dziecko, czy już jako osoba świadoma, wierzę, że Duch Święty tak kocha każdego człowieka, że działa w nim. Działa w sakramentach, działa w wyznaniu dorosłego człowieka, działa, bo nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus jest Panem, jak czytamy w Nowym Testamencie. Więc Duch Święty działa i to jest piękne, ale właśnie jest dany nam po to, abyśmy mogli prowadzić życie wiary, życie zaufania. Więc to jest jego główne, jedno z głównych zadań, bo zobaczcie w ogóle, że Duch Święty został dany człowiekowi, tak jak czytamy w Księdze Rodzaju. Człowiek został ulepiony z prochu ziemi i wtedy Pan tchnął w niego tchnienie życia. Człowiek jest stworzony po to, aby nieść w sobie obecność Boga, obecność Ducha Świętego. Potem pierwszy list do Koryntian, bodajże w rozdziałach 6 i 8, nam to przypomina, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Więc to jest nasza godność, to jest część naszego powołania, by nieść obecność Świętego Ducha. Wow! Już jest tutaj kilka takich elementów, na których warto by się zatrzymać. Więc nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale daje ducha, który będzie pomagał nam w życiu wiary. I w następnych odcinkach przyjrzymy się tym kolejnym elementom. Ale teraz nie ma starej jak życie wiary, bo mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pamiętacie? To jest w księdze proroka Habakuka, w liście do Galatów, w liście do Rzymian i w liście do Hebrajczyków. Takie Boże marzenie. I ono urzeczywistnia się, gdy zostajemy wypełnieni Duchem Świętym, który uzdalnia nas do życia życiem wiary. Pomóż nam, Duchu Święty. Niech tak będzie dzisiaj, byśmy żyli ufając Bogu, Jego osobie, Jego słowu, Jego dziełom, temu, kim jest. Tyle na dziś. Chyba gęsto było. Jest nad czym myśleć. Ja też mam nad czym myśleć. No ale frajda życia z Bogiem. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw komentarz, polubienie, aprobatę lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji. Muszę zorientować się, gdzie zerkać, bo jak patrzę tu, to tak patrzę w bok, a jak patrzę tu, to chyba patrzę prosto. Okej, więc to. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.